Witam Was w kolejnej części Mody i Nana. Dobra, mamy gnoma numer 2. Co? Co się stało? Kim jesteś? Nazywam się Nana i pomagam twojemu bratu, który bardzo się o was martwi. Co się stało? Pamiętam tylko, że Loki pstryknął palcami, gdy najstarszy z nas odmówił oddania kryształów. Zobaczyłem błysk, a potem ciebie. I nic więcej nie wiem. Proszę, odszukaj moich pozostałych braci. Spróbuję. Dziękuję ci z całego serca. Będę na was czekał w głównej komnacie. Dobra. Uważaj na pułapki. Jest ich tutaj bardzo wiele. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Poziom z gnomem, a później poziom z labiryntem. No, prawie. Prawie to się będzie zgadzać. Będą malutkie wyjątki, dzięki chochliku. Lepiej w niego nie wchodzić. Bo raczej jeśli w niego wejdziemy, to będziemy musieli powtarzać poziom od początku, bo już się nie uwolnimy. Jest to dosłownie ten sam przypadek jak to było w lodowej kopule, gdy wskoczyłem sobie na te kolce. No, przypadkowo oczywiście. Ja też nie będziemy mogli nic zupełnie zrobić, gdy wskoczymy na tego chochlika. Co oczywiście nie jest... Au! Jakim sposobem? No nic. A te kolce za to nas zabijają od razu, jak mówię. A na chochlików nie wchodzić. Bo znowu się zablokujemy i no... Nasza przygoda się pewnie zakończy, bo... One chyba nie odbieram aż tak bardzo dużo zdrowia, jak się w nie wejdzie. Ale i tak... Nie uda nam się uciec. To było ciekawe. Wykorzystaj swoją siłę. Jeśli odpowiednio przesuniesz bloki, na pewno otworzysz sobie drogę do drzwi. Piękne zagranie. No nieważne. Więc... Przesuńmy to może tutaj. Będę mógł wskoczyć po tamte kryształki. Mam taką nadzieję. Lawa zabija od razu. Jednak jak się okaże za niedługo, nie każda lawa będzie zabijała od razu. Ale za chwilę do tego przejdziemy. I to będzie ciekawa rzecz. Jakieś serducho. Doskoczę? Ech, nie doskoczę. Ale kryształki zabrane? Nie. To pójdę po nie jeszcze raz. Ale mogę tutaj skoczyć bez przesuwania bloku? Chyba mogę, no właśnie. I teraz mogę skoczyć tutaj. Okej. I teraz będę mógł tędy przejść bezproblemowo. I to jest jeden z tych wyjątków. Tutaj w tym poziomie nie ma żadnego gnoma, którego byśmy mogli uwolnić. No więc będziemy mogli stąd wyjść od razu. Bo tutaj już nic więcej nie ma dla nas. Uważaj! A tutaj oczywiście nasz ojciec, który oczywiście mówi do nas telepatycznie, będzie się tutaj ciągle powtarzać o tych uważaj na pułapki, jest ich tutaj bardzo wiele. Więc no raczej będę to pomijać. Bo nie ma sensu tego ciągle słuchać. Okej. Okay. Żeby mi się tutaj to nie zrzuciło na głowę. A było całkiem blisko, żeby do tego doszło. Omijanie tych pułapek, no nie, należy do trudnych zadań. Koniec. Pajęczyna jest bardzo sprężysta. Spróbuj ją wykorzystać. Ojejku, to jest poziom, który może być problematyczny.
jeśli się nie wie, jak powinno się skakać na tej trampolinie, na tej, od tej pajęczynie. Bo tak, jest z tym pewna komplikacja. To jest właśnie nas, to jest ta lawa. To jest ta lawa, która nie zabije nas od razu. Więc jak mówię, są dwa rodzaje lawy. Lawa bardziej czerwona zabija od razu, a ta lawa nie zabije nas od razu. Całkiem ciekawa rzecz. No dobra, będzie trzeba oczywiście wspiąć się jak najwyżej, żeby móc wykorzystać trampolinę. Jak najbardziej. Się tylko da. No i tutaj będą na nas jeszcze strzelać chochliki. Co oczywiście nie jest zbyt dobre. Zwłaszcza, że nie możemy ich zabić. Bo są naturalnie nieśmiertelne. Do widzenia. Chodź tutaj. I teraz tak, hop. I... co się nazywa problematyczność? Teraz z tą pajęczyną będzie sporo zabawy. Musimy na nią skoczyć pojedynczym skokiem. Co oczywiście zrobiłem. Jednak z jakiegoś powodu nie doleciałem tam, gdzie chciałem. No dobra. Co ciekawe, ta pajęczyna pojawi się jeszcze raz, w jednym poziomie. I dosłownie będzie trzeba robić mniej więcej to samo. Tylko chyba będzie nieco łatwiej doskoczyć tam, gdzie się chce. Okej, udało się. Gdybyśmy skoczyli na tą pajęczynę podwójnym skokiem, no to problem byłby taki, że... no, nasz skok byłby zbyt niski, żeby móc tutaj doskoczyć. To jest problem. Więc trzeba wiedzieć, jak należałoby właśnie na tej pajęczynie skoczyć. To jest dosyć problematyczne w tym oto poziomie. Dziękuję ci, to było straszne. Stać i nie móc się poruszyć. Na szczęście dobrze się skończyło. Muszę odnaleźć jeszcze tylko jednego z was. Pozostali czekają w głównej komnacie. Dzięki ci za ocalenie moich braci, ale obawiam się, że najstarszy z nas został uwięziony pod silną strażą. Słyszałem, jak Loki obiecywał mu, że nikt go nie uwolni, dopóki nie pokona kamiennego psa. To straszna bestia, której nie ima się żadna broń. Jak więc mam go pokonać? Na pewno coś wymyślić. Wierzę w ciebie. Będę czekał wraz z braćmi na twój szczęśliwy powrót. I tu jest pewien problem. Uważaj na pułapkę. Bo oczywiście... jeszcze nie idziemy po ostatniego brata. Coś tutaj się pomieszało z poziomami, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że ten poziom powinien być nieco... później. Tym właśnie z pajęczyną, bo... mamy jeszcze trzech braci do uwolnienia, a nie ostatniego. Więc ta, coś tutaj się nie zgadza. Wydaje mi się, że ten poziom powinien być... o wiele później. No ale coś poszło chyba nie tak. I tutaj zawróciłem. Jak widzę. Okej. Uciekajmy stąd, zanim jakiekolwiek chochliki mnie zaatakują. Co to było? Czemu się zatrzymałaś? No nic. Żyję. Jeszcze. Omijać się z daleka, żeby na ciebie nie wskoczyć, bo będę musiał zaczynać to od początku. No. Te poziomy w tych oto jaskiniach są bardzo krótkie, więc to nie byłby żaden problem, ale... i tak byłoby trochę czasu straconego. Próbuj poszukać kogoś, kto pomoże ci otworzyć drzwi. W tym poziomie kiedyś się męczyłem bardzo. Oj, bardzo. Tam. Będzie trzeba wskoczyć tam. Z pewnej platformy.
I to jest rzecz, która kiedyś mi sprawiała dosyć sporo problemów. Dokładnie tak. Zobaczymy, czy uda mi się tam skoczyć. Teraz muszę czekać... Nie zebrałem tego kryształku. Okej, teraz już zebrałem. No, chodź tutaj. To jest ta lawa, która nie zabija nas od razu, więc... No właśnie, nie zabije nas od razu. Ale odbiera nam jedno serduszko. Wtedy myślałem, że ten gnom, którego tutaj uwalniamy, będzie tym ostatnim. Bo wiecie. Wtedy nam mówiono właśnie, że teraz czeka nas ostatni. Ostatni gnom. Tylko coś mi właśnie tutaj nie pasowało, że mówisz coś o kamiennym psie, ale tutaj żadnego kamiennego psa nie ma. Oczywiście, kamienny pies jest podobno niezniszczalny, więc tak, na pewno coś wymyślę, żeby go zniszczyć. Na pewno, mój drogi gnomie. Myślę, że mi się uda coś wymyślić, żeby go zlikwidować. To będzie ciekawe. Myślę, że więcej kryształów tak naprawdę już nie będę potrzebować. Więc może nie będę ryzykować i po nie skakać. Jak widzę niektóre z tych kryształów... Aha. Niektóre z tych kryształów nawet nie wiem, czy... Czy można do nich w jakikolwiek sposób doskoczyć, bo niektóre są tak wysoko, jak widzę. I nie widzę w ogóle do nich przejścia. Więc... dziwna sprawa. Mam jedno serduszko. Wiedziałem, że może być problematyczne, żeby tutaj skakać. Zanim pierwszy raz udało mi się tam skoczyć, to chyba minęło z 50 prób. Więc... I miałem do tego cierpliwość nawet. Walczyłem do samego końca, aż się udało. Okej. Tym razem za drugim razem, nie za 50. Dziękuję ci, to było straszne. Wiesz, co się stało? Tak, Loki nas uwięził i oddał groty chochlikom. Pomożesz mi odnaleźć braci? Kilku już znalazłam. Czekają w głównej komnacie. Dołącz do nich, a ja poszukam pozostałych. Tak zrobię. Dzięki ci. Okej. No i teraz ta ciekawa kwestia, bo musimy się jeszcze wrócić. Okej. Tylko teraz będzie malutkie ułatwienie, bo ta... To miejsce się... Właśnie, to miejsce się zatrzyma. Ale udało mi się stąd wyskoczyć. I tam gdzieś będzie wyjście, do którego zmierzam. Więc dobra. Jeśli nie spartaczę czegoś, to ukończę to wszystko bezproblemowo. Naturalnie, jeśli niczego nie spartaczę. Okej. No i wyjście jest tak bardzo blisko. Tak bardzo. Raczej się uda. Proszę bardzo, nawet latamy sobie. Uważaj na pułapki. Jest ich tutaj bardzo wiele. Wow. Ten labirynt jest, no... dosyć... krótki. I to jest nasz ostatni labirynt, który już się kończy, więc cześć! Pociski wystrzelone z armaty mogą przerwać łańcuchy. Spróbuj to wykorzystać! Okej. Spróbuję. Tylko zbiorę oczywiście te oto kryształeczki. Czemu by nie? Mogą się jeszcze przydać. Może jednak będę chciał... do czegoś jeszcze je wykorzystać. Zobaczymy. Co tutaj jest? No jeszcze więcej kryształków. Spoko.
Nie mówiłem tego, ale oczywiście różne kolory mają różne wartości, ale to i tak nie będzie miało zbyt dużego znaczenia. Za jakiś czas będzie wykorzystanie tych oto kryształków i to będzie jedyne wykorzystanie. Później tak naprawdę będą nam niepotrzebne. Czy ta kula właśnie trafiła tutaj w ten łańcuch? Czy już go zniszczyła? Chyba tak. Całkiem miło. Dobra. Tutaj też już było zniszczone? I tutaj nie mogę trafić. Jakiś kościotrów nas strzela tutaj. Szalony. I znikł. Okej. Cała armata i cały ten kościotrup zniknęli. No nieźle. Ta lawa chyba może nas zabić od razu, więc... nie będę próbował tam skakać. Oj, nie. Więc ty masz to. Masz. O, jak wspaniale znów móc się poruszać. Dzięki ci. Twoi bracia czekają w głównej komnacie. To wspaniała wiadomość. Udało ci się uwolnić wszystkich? Niestety jeszcze nie, ale na pewno odnajdę pozostałych. Czekajcie na mnie w głównej komnacie. Na pewno. Jeszcze raz dziękuję pięknie. I wydaje mi się, że teraz powinien być ten poziom z pajęczyną. Jeśli nie możesz go pokonać, wykorzystaj jego siłę dla własnych celów. Spróbuj odbić się od jego grzbietu i wskoczyć na półkę. No właśnie, teraz mamy tego psa, więc przed tym poziomem z psem powinien być właśnie ten poziom z pajęczyną. Po tym poziomie z armatką. Więc tak, pewnie coś się pomieszało, więc co my tutaj zrobimy? Nasz ojciec telepatycznie znowu. Okej, żyje. Telepatycznie nam radził, żebyśmy wykorzystali go, żeby na niego skoczyć. No i będziemy mogli to właśnie zrobić. Będziemy mogli wskoczyć na tą oto półkę, właśnie z grzbietu tego oto wilczura. Kamiennego psa. Tylko może być to problematyczne. Naturalnie. Op, mam to. Możemy nacisnąć ten oto przycisk i... Co się wtedy dzieje? Dzieje się mniej więcej to, że tutaj jest lawa. Dzięki temu. Jeśli będzie tutaj lawa, to ten lód się stopi i będziemy mogli uwolnić ostatniego gnoma. Czy można to w ogóle nazwać... Czy można to w ogóle nazwać walką z bossem? No nie do końca, bo... Ten przeciwnik nas w ogóle nie atakuje. I w ogóle... Jak nas w ogóle dotknie, to... Nic się nam nie dzieje. Zupełnie nic. Więc ta. Udało się. Jakim sposobem? Jeszcze tam jest to po drugiej stronie, okej. Raczej teraz już nie zdążę, no właśnie, już tutaj jest piesek szalony. Tylko sobie tak wesoło biega w kółko i to tyle. Tamte kryształki w ogóle nie mam pojęcia jak zdobyć. Też są za wysoko, żeby cokolwiek zrobić. On tam sobie będzie biegać i ja go zostawiam. Ten lód stopniał całkiem szybko. Dziękuję ci. Traciłem nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze zobaczę swoich braci. Musimy ich odszukać. Już to zrobiłam. Wszyscy czekają w głównej komnacie. To wspaniała nowina. Pozwól więc, że udamy się do nich szybszym sposobem niż błądząc po korytarzach. Uważaj. Okej, to może się przydać. Nigdy jeszcze nie spotkałem tak dzielnej i dobrej dziewczynki. Nie zawahałaś się pomóc obcym w potrzebie. To najlepsza oznaka czystego serca.
Wierzę, że uda ci się uratować wioskę i pokonać Lokiego. Teraz pokażę ci sekretną drogę do Polany Mędrca. To najszybsza droga, by się do niego dostać i na pewno nie spotkasz na niej żadnych przeciwników. Oddaj mu jego okulary i niech bogowie będą z tobą. Będziemy o tobie zawsze pamiętać, dzielna Nano. Okej, wszyscy tutaj są, wszyscy nam tutaj dziękują za to, co zrobiliśmy naturalnie. Dziękuję ci. Jak można usłyszeć? Dziękuję. No, oczywiście. Wow, on wygląda zupełnie inaczej niż tutaj. Ten... Powiedzmy, że też. Ten wygląda mniej więcej tak samo. Dobra. Wszyscy się, jak widzę, zgadzają. Dziękuję ci. Ten się nie zgadza. Aha. No dobra. Coś masz jeszcze do powiedzenia? Co jest za tymi drzwiami? To sekret, ale tobie mogę chyba o tym powiedzieć. Za tymi drzwiami mieszka pewien dżin. Prosił nas o jakiś cichy kąt, w którym mógłby zamieszkać i wybrał tę pieczarę. Prosi, by nikt nie zakłócał jego spokoju. Więc każdy z nas zainstalował jeden ze specjalnych dzwonków, dzięki którym dżin wie, czy ten, kto dzwoni, jest naprawdę sprytny. Bo tylko z takimi chce się spotykać. Dzwonki? Możesz mi powiedzieć, jak mam zadzwonić? Przykro mi, ale choć wiele ci zawdzięczamy, muszę uszanować wolę dżina. Mogę jednak ci podpowiedzieć, żebyś pilnie przyjrzała się moim braciom. Okej, pilnie przyjrzeć się braciom. I chodzi tutaj mniej więcej o ich ubiór. O ich kolor ubioru. To będzie nasze hasło do dżina. Więc dobra, mamy tutaj czerwonego, żółtego, brązowego, niebieskiego, fioletowego, szarego lub białego i zielonego. Nie zapamiętam tego raczej, ale spróbujemy. Może się uda. Więc tak, chodzi właśnie o to miejsce. Więc dobra. Czerwony, żółty. Ty. To było proste. Witaj, dziecko. Mam nadzieję, że nie chcesz zanudzać mnie jakimiś prośbami. Odkąd wyjechałem ze wschodu, wciąż wszyscy czegoś ode mnie chcą. Wpadają tu co kilkaset lat i zanudzają prośbami. Więc mów szybko, czego chcesz, bo czegoś chcesz, prawda? Kim pan jest? Dżinem oczywiście, a czy ja wyglądam na jaszczurkę? Zadziwiłaś mnie, a to nie zdarza się często. Jeśli masz przy sobie jakieś kryształy, możesz je u mnie wymienić na potrzebne ci przedmioty. No właśnie, tutaj będziemy mogli wykorzystać te wszystkie kryształy, które zbieraliśmy. Ta flaga, checkpointy. Wygląda zachęcająco. Te rzeczy... Latające buty raczej mi się nie przydadzą. Tak samo i taki worek. Myślę, że eliksiry życia mogą mi się bardzo przydać.
Może też ten nieśmiertelności. No i nic już za bardzo nie kupię. Ten klucz, który można tutaj zakupić, tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, do czego może by się nam przydać. Nie mam zielonego pojęcia. Czy w ogóle można go jakoś zastosować konkretnie? Okej, mamy jeden kryształek, możemy stąd iść. Skoro tego właśnie potrzebujesz, dziękuję za spotkanie i tak dalej. Do widzenia. Okej, mamy trochę tych eliksirów. Jeszcze ani razu go nie wykorzystałem, ani jednego. Ani jednego eliksiru jeszcze nigdy nie wykorzystałem, jak widzę. Ale coś czuję, że kiedyś na pewno mi się przydadzą. Okej. Flaga. Będzie mi potrzebna do jednego konkretnego poziomu, do którego też oczywiście dotrzemy za jakiś czas. Więc uratowaliśmy gnomy, więc możemy ruszać do Hugina. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.